Sylwek, w twoim przypadku dość to szybko się potoczyło. We wtorek po południu podpisujesz umowę, dzisiaj już debiutujesz w naszym zespole. Czy ten krótki okres był wystarczający, żeby zapoznać się z drużyną i z tym, czego wymaga od ciebie i od zespołu trener Dudek? Ciężko na razie powiedzieć, bo to dwa dni, praktycznie jeden trening, bo drugi to był rozruch. No wszystko szybko, w ogóle się w poniedziałek dostałem informację, że jest w ogóle taka opcja, żeby nie spodziewałem się w ogóle, że zmienię jeszcze w tym okienku klub. No ale jestem tutaj, jestem zadowolony i myślę, że będzie to dobry okres dla mnie. Co do samego spotkania, no bardzo trudne to było spotkanie. Czy nie uważasz, że ten początek trochę zaważył, ta szybko stracona bramka, no bo to wtedy rywale byli ten krok do przodu, to oni mogli, a nie musieli. To z kolei wy musieliście zdobyć tą bramkę, żeby doprowadzić do wyrównania. No tak, zgadza się. Trudny początek, troszkę za nerwowo, za mało, wydaje mi się, pewności siebie u nas w drużynie było, ale potem z każdą minutą lepiej to wyglądało i jest no jeden punkt na ciężkim terenie. Wspomniałeś o pewności siebie, ale wchodząc na te ostatnie pół godziny widać, że tobie jej nie brakuje. Masz doświadczenie w ekstraklasie i widać było, że często jesteś pod grą, że nie boisz się ostrych wejść i nieraz dałeś się rywalowi we znaki. No tak, dla mnie tutaj przyjście, no to jeszcze tej więcej muszę pewności siebie złapać, ale no tak jak pan mówi, że było widać tą pewność siebie, chcę jeszcze bardziej to pokazywać na boisku. Dzięki i powodzenia dalej.